Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o książce, o dosyć kontrowersyjnej książce. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, a polecam mój kanał instagramowy, gdzie znajdziecie mnie jako Fiszkową Kartotekę także, to prawdopodobnie wiecie, o jakiej kontrowersyjnej książce będę mówiła. Jest to książka W zachwycie o odbycie, autorstwa Kaweh Rashidi, Jonas Kinge Bergland, to są dwaj autorzy. Wydawnictwo Buchman wydało tę książkę, ja ją dostałam właśnie od wydawnictwa Buchman, za co bardzo dziękuję. Natomiast jeżeli mnie obserwujecie właśnie na Instagramie, to wiecie, że ja nie będę opowiadać w zachwycie o tej książce. Taka gra słów z tytułem. Ale to się zaraz okaże, dlaczego i tak dalej. Najpierw mam, może przeczytam kilka faktów na temat książki, więc o tytule wiecie, o autorach wiecie, wydawnictwo znacie. Na okładce jest jeszcze taki podtytuł, czyli W zachwycie o odbycie, czyli o być może najważniejszej części ludzkiego ciała. Z tyłu na ostatniej stronie okładki jest opisane, dlaczego odbyt i usta to dwa oddzielne otwory. Którą stroną wkładać czopki? Czemu nie sikamy przez odbyt? Jakie objawy powinny nas niepokoić? Na te i wiele innych pytań odpowiadają dwaj norwescy lekarze w książce poświęconej być może najważniejszej, a z pewnością najbardziej tajemniczej części ludzkiego ciała. Rashidi i Bergland biorą na warsztat nie tylko budowę odbytu czy historię jego powstania, lecz także kulturowe znaczenie czarnej dziury i mnóstwo wątków z nią związanych. Rozprawiają się również z mitami dotyczącymi seksu analnego, a nawet z kwestią zażywania narkotyków. W zachwycie o odbycie to dowcipnie napisany poradnik, w którym nie brakuje dosadnych określeń i libertyńskich porównań. Jednak pod warstwą anegdot i żartów kryje się spora dawka ciekawostek i rzetelnej wiedzy medycznej, m.in. na temat właściwej higieny, profilaktyki czy coraz powszechniejszych chorób odbytu, wykrywanych także u dzieci. Autorzy poruszają szereg wstydliwych zagadnień, robiąc to w sposób mądry i zrównoważony, bez moralizowania i oceniania. I ta książka dosyć może jest zaskakująca dla Was, że ja ją chciałam w ogóle przeczytać i że przeczytałam ją tak szybko, jak tylko dostałam od wydawnictwa. Ale już Wam tłumaczę. Ja generalnie jestem taką osobą, która bardzo lubi czytać o ciekawostkach. Mam także drugi podcast, który się nazywa Lubię Wiedzieć i właśnie omawiam różnego rodzaju ciekawostki. Pomyślałam, że może to być książka właśnie, która będzie dość ciekawym materiałem na jakiś kolejny odcinek właśnie tego podcastu Lubię Wiedzieć. I dlatego tę książkę chciałam bardzo przeczytać. Szukałam właśnie tutaj tych ciekawostek o odbycie, bo generalnie no to jest mimo wszystko jakaś część naszego ciała, może dosyć wstydliwa, o której normalnie się nie mówi, natomiast jest to coś, o czym warto wiedzieć. I teraz już Wam mówię, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało. Otóż nie podobała mi się ta książka, pomimo tego, że faktycznie jest tu trochę ciekawostek. Trochę, nie za wiele, znaczy może nie tyle, nie za wiele ciekawostek. Jest tutaj tyle ciekawostek, ile można tak naprawdę znaleźć na temat odbytu i informacji, ile można znaleźć na temat odbytu. Natomiast ponieważ jest to niewielka część naszego ciała, bo tu jest mowa tylko i wyłącznie o odbycie, czyli nie o jelitach, nie o brzuchu, nie o organach wewnętrznych, tylko i wyłącznie o tej jednej części maleńkiej naszego ciała, a w związku z tym tak naprawdę, no to tutaj tej wiedzy nie jest za wiele. Książka ma stron 222. I jest tak naprawdę według mnie troszeczkę za długa, rozbuchana, spokojnie. Jest tutaj treści, myślę, że no, na maksymalnie pół tej książki. Reszta to jest wypełnienie. Reszta to są po pierwsze rysunki, po drugie duże marginesy, po trzecie spora interlinia. Tutaj jest też dużo takich podtytułów, które też zajmują sporo miejsca, no bo tak graficznie to trzeba jakoś porozdzielać. Ale co mi się nie podobało, to, że oprócz tych wypełniaczy takich technicznych, właśnie jak te duże marginesy, interlinie i tak dalej, było tutaj też takich wypełniaczy tekstowych. To znaczy, było tutaj dużo głupkowatego humoru, który mi się nie podobał zupełnie, nie podobał mi się ten humor. Zaraz Wam przytoczę tutaj jakiś fragment. O, na przykład strasznie też nie lubię tego, kiedy autorzy zwracają się do czytelnika. To przekraczanie tej czwartej ściany dla mnie akurat w takich książkach
Znaczy chyba w żadnej książce, nie wiem, musi być to jakaś specyficzna książka, która by mi pasowała, w której by mi to pasowało. W takich książkach w ogóle mi to nie pasuje, generalnie nie jestem fanką takiego zabiegu. No i proszę, tutaj macie przykład. Zastanawiasz się może, po kiego grzyba coś takiego robić? Zero punktów. Każdy powinien zadać sobie to pytanie. Jest ono wręcz tak oczywiste, że ci z Was, którzy go sobie nie zadali, dostają po punkcie ujemnym. Bez sensu, naprawdę. Są tu też głupie rysunki, tak? To też brzydkie i głupie. Głupi humor, naprawdę taki najgorszego chyba sortu, taki niski, no i właśnie skatologiczny też, no bo wiadomo, mówimy tutaj o odbycie, czyli o kupie też często, więc no to nie są żarty wysokich lotów. Natomiast to, co jest tutaj dla mnie najgorsze, co mnie odrzuciło od tej książki bardzo szybko, a potem tak naprawdę już tylko czytałam po to, żeby poczytać i poszukać właśnie takich porównań, takich metafor. Otóż w całej książce bardzo często pojawiają się informacje, porównania do imigrantów. I teraz krótki rys kontekstowy. Otóż Norwegia i cała Skandynawia ma sporo imigrantów z krajów muzułmańskich. I prawdopodobnie mają też problem z całym socjalnym programem, bo u nich w Skandynawii całej bardzo dobrze są rozwinięte takie programy socjalne. No i powoli zaczynają się sypać te programy, ze względu na to, że jest właśnie taki duży napływ imigrantów. No i tam sporo się też rozmawia o imigrantach, o przyjmowaniu imigrantów, o tym, czy wszystkim należą się właśnie te benefity z programów społecznych. Natomiast w tej książce, ta książka nie jest o tym. Ta książka jest o odbycie, tak przynajmniej powinna być. A bardzo, bardzo wiele informacji tutaj jest na ten temat. I do tego, przepraszam, ja tutaj szeleszczę właśnie książką. I do tego są to informacje bardzo niepochlebne. Na swoim Instagramie przytoczyłam jeden z cytatów, który chyba jest taki najbardziej dla mnie dosadny, dobitny. Posłuchajcie. Pomyśl raczej, że organizm to Norwegia, odbyt to Oslo, kał to imigranci. Bakterie kałowe, które stanowią 20% wagi kupy, to muzułmanie. Tak, to jest napisane w tej książce. No, może dalej przeczytam, bo to jest takie wycięte z kontekstu. Spokojnie, bakterie są wyjątkowo pożyteczne i niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu, dokładnie tak jak muzułmanie w Norwegii. Zanim ludzie się zaprzyjaźnili z bakteriami, byliśmy dużo podatniejsi na choroby. Bakterie w kupie są oznaką zdrowia. Podobnie zresztą jak sama kupa. Chociaż dla niektórych może wydawać się obrzydliwa. No i tutaj jest dalsze nawiązanie do polityki, bo jest mowa o partii postępu, która jest płukaniem jelita grubego. Niepotrzebną metodą mającą na celu usunięcie stamtąd całego kału. Partia podstępu, tak samo jak płukanie jelita, zakłada rozwiązanie realnych problemów za pomocą całkiem zbędnego, niemoralnego działania. Problemu nie stanowią jednak kupa czy imigranci, są nim za to pojedyncze, zradykalizowane bakterie i wirusy chcące zniszczyć cały organizm. I ja rozumiem tutaj tę analogię. Rozumiem, że nie chodziło o to, żeby pokazać, żeby przyrównać bakterie kałowe do muzułman i żeby jakoś poniżyć tę mniejszość religijną. Niemniej jest to bardzo niesmaczne. Po co takie porównania? Prawdopodobnie po to, żeby było ludziom łatwiej zrozumieć, natomiast to nie jest łatwiejsze, to nie jest przyjemne. Ja, gdybym była na przykład przyrównana do bakterii kałowej, wcale nie byłoby mi miło i przyjemnie, ciesząc się, że to nie ja jestem najgorzniejsza i najbardziej nieprzydatna w organizmie, tylko że te zradykalizowane bakterie są groźne i niepotrzebne. Tak, to są właśnie te rzeczy, które w ogóle mi się nie podobają. Natomiast no, było kilka tutaj ciekawostek takich, które mi się podobały. Te informacje o zażywaniu środków odurzających przez odbyt. Naprawdę to były bardzo ciekawe rzeczy. Jest tutaj też mnóstwo informacji na temat seksu analnego. Ta książka naprawdę miała dobry potencjał, żeby być ciekawą książką. Tylko te porównania do muzułman, informacji o tym, żeby sobie wsadzać Biblię albo Koran w odbyt, żeby zobaczyć, jak bardzo może się rozszerzyć. No naprawdę to jest głupie, zupełnie niepotrzebne. Polecam tę książkę jednakowoż ludziom, którzy są zainteresowani tą częścią ciała, bo mimo to dowiecie się dużo informacji na ten temat, a nie ma ich tak wiele tak naprawdę w taki dosyć mimo wszystko przystępny sposób podanych gdzieś tam w internecie. Także jeżeli macie ochotę, to czytajcie tę książkę. Ja Wam jednakowoż mimo wszystko jej nie polecam. Wiem, że dużo używam słowa jednakowoż.
Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie stwierdzicie, że Fiszkowa Kartoteka teraz czyta książki Niskiego Lotu. Mimo to zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Piszcie do mnie na Facebooku, możecie pisać do mnie na Instagramie Fiszkowa Kartoteka albo na adres e-mail, gdzie mnie znajdziecie pod adresem fiszkowa@interia.pl. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie ten podcast, bo wtedy żaden odcinek Wam nie umknie, nie ucieknie. Tak jak wspominałam, zapraszam na mój drugi podcast. Lubię wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia. Cześć, cześć.